Jesteśmy teraz na twoim trzecim mieszkaniu i ono się sprzedało po ilu? Ono się sprzedało podczas remontu po 2 tygodniach. Okej. To poprzednie mieszkanie, na którym byliśmy. Klienci przyszli obejrzeć go, natomiast interesowała ich lokalizacja jeszcze bliżej centrum, to jest samo Śródmieście i to mieszkanie bez oglądania kupili klienci i są bardzo zadowoleni. Bo widzieli wasze poprzednie realizacje i powiedzieli, my chcemy tak samo albo podobnie, w tym samym standardzie i wy nam to zróbcie, tak? Czyli zaufali wam, że dowiedzieliście się ten standard wykończenia i teraz mieszkanie jest jeszcze rozebrane w trakcie remontu i za jakieś 3 tygodnie pewnie klienci już je otrzymają. Tak, dokładnie, będą mieć klucze za 3 tygodnie. Okej, ile to jest metrów? 23 metry. Okej, okay. I kupiliście je za wydawałoby się, dużą kwotę za metr, bo 12 tysięcy. 12 tysięcy metra tak. I ktoś pomyślał sobie, dobra, mieszkanie do totalnego remontu, ruina za 12 tysięcy złotych, to nie jest Stare Miasto, to jest Śródmieście, tak? Śródmieście. Te ceny czasami są oderwane od rzeczywistości, jeżeli chodzi o ceny za metr kwadratowy, natomiast jakby w całości to są ceny, które są dostępne dla ludzi, którzy chcą inwestować w nieruchomości, kupują je często na wynajem. Tak. Teraz widać, że ekipa jeszcze jest, musieliśmy ich na chwilę przeprosić, zrobili sobie przerwę na fajkę, żebyśmy mogli to mieszkanie wam pokazać. Ale łazienka już jest prawie skończona. Jest 60 na 60, 180 na... tu jest... 110, przepraszam, 110 po prostu. Ja mam miarkę w telefonie. No. Mieszkanie jest bardzo małe, właśnie 3 metry i mimo to udało się tutaj w niecałą 2-metrowej łazience zmieścić kabinę prysznicową o wielkości, szerokości 1,10 m, także dwie osoby spokojnie wchodzą tutaj. Tam z kolei leży tam już szyba do montażu, a za mną jest gebery, mamy piony, umywalkę i za jakieś 3 tygodnie mieszkanie będzie do prowadzenia. Jest to centrum Warszawy i inwestorzy to przeznaczają na ten najem krótkoterminowy, także też jakieś wytyczne ich były i pod to się podstosowaliśmy. A gdzie w takim razie będzie telewizor? Telewizor będzie zawieszony na tym słupie. Tu są wszystkie wyjścia pod telewizor. On będzie też udekorowany podobnie jak na tym poprzednim mieszkaniu. Tam jest wnęka na spanie. A jak będzie oglądał ten telewizor? Nie, on tam będzie sofa. Czyli on ma sobie oglądać telewizję z sofy, a nie z łóżka. Natomiast był też pomysł, żeby ten telewizor był tam. Ostatecznie ci inwestorzy i my zdecydowaliśmy, żeby był tutaj i tak zostało. Tak, na tej ścianie będzie kuchnia, ona będzie również zakręcała w tamtą stronę. Tu będą same te szafki podblatowe i ta ściana będzie wykonana tym samym materiałem, co jest wykonany blat, czyli będzie taka jednolitość. Pozostała część kuchni będzie jakby tutaj w tej L-ce. Za winklem. Będzie za winklem i będzie zabudowana od podłogi do samego sufitu. Okay. A co macie do Okiwa, która zrobiła? To Okiwa mamy również z internetu. Tak? Tak. Okej, okay. I jak się dogadaliście z nimi? Na ryczałt czy na konkretne rzeczy? Tutaj mamy również 12 tysięcy za całość, z nim ustalone taką cenę. Okay. Jak patrzycie na cenę za metr, to nie jest jakaś taka cena, powiedziałbym, że z metra, ale jakby to się wycenia inaczej, bo oni mają tyle samo roboty, mają, jakby to mieszkanie miało 2 razy większy metraż, mają tylko i wyłącznie mniej roboty o 2 pokoje do wykończenia, to jest najtańsze. Tak. Dlatego nie można tego rozpatrywać na cenę za metr, bo jak tak patrzyli, to byście nigdy nie kupili tego mieszkania i nigdy byście nie zarobili tych pieniędzy. Nie. Dzięki, że pokazałeś osobom, które mi ogląda to mieszkanie. Mam nadzieję, że to będzie dla was motywujące do tego, że da się robić flipy też w Warszawie. To piąteczka. Dzięki.